Dzień dobry, Mikołaj Szymiec, piątek, czwarty dzień maja. Zapraszam Państwa na raport. Fundacja O2 zaprasza wszystkie dzieci z miasta na projekt pod tytułem Miasto w mieście. To debata, a bardziej zabawa dla dzieci, by one pokazały nam, jak chciałyby, by Poznań wyglądał. O miejskiej przestrzeni rozmawiają politycy, artyści, urbaniści, czyli dorośli mieszkańcy miasta. Stowarzyszenie O2 postanowiło zaprosić do tej dyskusji także najmłodszych poznaniaków. Przez cztery majowe soboty odbywać się będą warsztaty plastyczne w przestrzeni miejskiej Miasto w mieście – tworzymy obraz architektury Poznania. Cykl rozpocznie się 5 maja na Placu Wolności. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji mazaki i rozciągnięte na pionowych stelażach przezroczyste folie, na których odrysują część dobrze nam wszystkim znanej architektury miasta. Przezroczystość folii powoduje, że można na niej bezpośrednio odwzorować kształt znajdującego się za nią obiektu, nawet nie mając profesjonalnych umiejętności rysunkowych. Jednak nie tylko o odrysowywanie chodzi. Pomysłodawcy warsztatów chcą poprzez twórczą zabawę uruchomić wyobraźnię młodych uczestników i uwrażliwić ich na zagadnienia architektury Poznania. W zadaniu chodzi przede wszystkim o element twórczy, począwszy od wyboru przez uczestnika rysowanego fragmentu miasta, przez decyzję, na ile szczegółowo go narysujemy, aż do możliwości wplecenia w rysunek elementów, które nie występują w realnej przestrzeni, a byłyby chętnie widziane przez najmłodszych. Może to będzie kolos z RODOS, wieża, statek kosmiczny? To otwiera możliwości świadomego kreowania przestrzeni miejskiej, wyjaśnia koordynator warsztatów Andrzej Cybulski ze Stowarzyszenia O2. W kolejnych tygodniach warsztaty odbędą się w innych częściach miasta. Każda dzielnica ma swój specyficzny klimat, inne kształty i kolory budynków, a więc zupełnie inna baza do twórczych poszukiwań. Na zakończenie cyklu planowana jest wystawa, która pokaże, jak nasze miasto widzą jego mali mieszkańcy. Udział we wszystkich warsztatach w ramach cyklu Miasto w mieście – tworzymy obraz architektury Poznania jest bezpłatny. Warsztaty odbędą się pod patronem prezydenta miasta Poznania. Pierwsze spotkanie odbędzie się na Placu Wolności w sobotę 5 maja w godzinach między 11 a 15. Już dzisiaj w piątkowy wieczór o godzinie 18 na Jeziorze Maltańskim pierwsze w naszym mieście pokazy flyboard, czyli niezwykłego urządzenia, które umożliwia człowiekowi unoszenie się kilka metrów nad wodą, a także pływanie jak delfin. Flyboard. Co to takiego? To nietypowa konstrukcja, która składa się m.in. z butów i 18-metrowej rury. Rura podłączona jest do skutera wodnego, potrafi zasysać wodę, dzięki czemu osoba wyposażona w nietypowe buty unosi się nawet do 8 metrów nad wodą. Zapata, mistrz świata w jeździe na skuterach wodnych, zaprezentował wymyślone i skonstruowane przez siebie urządzenie w ubiegłym roku na paryskich targach Boat Show. Flyboard wzbudził sensację. Urządzenie występuje obecnie w dwóch wersjach. Pierwszy pozwala osobie pływającej z flyboard na zabawę tylko przy pomocy drugiej osoby obsługującej skuter wodny. Drugi, dla zaawansowanych, umożliwia samodzielne dostosowanie mocy ze skutera. Trzecia wersja jest obecnie w fazie testów. Według zapowiedzi Zapaty, z tą wersją nie będziemy potrzebować skutera, by móc korzystać z flyboard. Wszyscy mieszkańcy Poznania, którzy są właścicielami czworonogów swoich ukochanych psów, powinni dokonać wpłaty. Wpłaty za swojego zwierzaka. Okazało się, że aż 20 tysięcy osób z naszego miasta tego nie zrobiło. Aż 20 tysięcy poznaniaków otrzyma wkrótce zawiadomienie o wszczęciu postępowania windykacyjnego. Dotyczy to osób, które do końca kwietnia nie uiściły opłaty za posiadanie psa. Według ustawy podatek w wysokości 55 zł każdy właściciel psa musiał wpłacić na konto Urzędu Miasta do dnia 30 kwietnia. Jak się okazuje, mieszkańcy naszego miasta po raz kolejny mieli z tym ogromny problem. Z danych statystycznych wynika, że o wpłacie w terminie zapomniało aż 20 tysięcy osób. Podatnik, który nie uiścił opłaty, nie ucieknie od uregulowania należności. Właściciele zaczipowanych psów nie są anonimowi. Pewnym jest więc, że wezwanie trafi do każdego. Pieniądze, które w ten sposób uzbiera miasto, mają wesprzeć poznańskie schronisko i wpłynąć na czystość poznańskich ulic i chodników. Przypomnijmy, z opodatkowania za psa zwolnione są jedynie osoby posiadające psy po zabiegu sterylizacji lub kastracji, a także właściciele psów z poznańskiego schroniska. Zwolnieni z psiego podatku są także osoby o znaczącym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej z tytułu posiadania jednego psa asystującego oraz emeryci w wieku powyżej 65 roku życia. Fundacja na rzecz zdrowia psychicznego małych dzieci 05 zaprasza wszystkich młodych rodziców bądź osoby, które rodzicami niedługo będą, na warsztaty i porady, jak dobrze wychować swoje dziecko. Kolki lub niezrozumiały płacz noworodka, lęki nocne i ataki histerii u kilkulatków, kłótnie rodzeństwa czy nieśmiałość malucha. To problemy, z którymi boryka się wielu rodziców. Ci z Poznania i okolic podczas darmowych warsztatów kolejny raz będą mieli okazję dowiedzieć się, jak sobie z nimi radzić.
Jak przygotować się do roli rodzica? Co mówią dzieci, zanim nauczą się mówić? W jaki sposób nauczyć się radzić sobie z nadmiernym płaczem, trudnościami z jedzeniem lub spaniem? Jak poruszać się w gąszczu informacji, dobrych rad i ofert skierowanych do młodych rodziców? Odpowiedzi na te i inne pytania będą szukać mamy i ojcowie z powiatu poznańskiego podczas bezpłatnych warsztatów i konsultacji organizowanych przez Fundację na rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci 05. Proponowane zajęcia są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez wszystkich tych, dla których początki rodzicielstwa to czas planów i marzeń, ale także pytań i wątpliwości dotyczących tego, jak najlepiej przygotować się do roli rodzica, w jaki sposób zapewnić swemu potomstwu jak najkorzystniejsze warunki rozwoju od momentu narodzin, jak być opiekunem, który optymalnie wspiera naturalny potencjał rozwojowy swego dziecka, mówi dr Magdalena Stawicka z Fundacji 05. Wiosną i latem odbywać się będą trzy rodzaje bezpłatnych zajęć. Cykl warsztatów bliżej dziecka, adresowany do rodziców oczekujących narodzin. Cykl warsztatów zamiast nagród i kar, skierowany do rodziców dzieci w wieku od 1 do 3 lat, a także indywidualne konsultacje dla rodziców noworodków i niemowląt oraz małych dzieci w wieku do 5 lat. W piątek ruszają zapisy na zajęcia grupowe dla par, których dzieci mają planowo urodzić się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Ideą warsztatów psychologicznych jest wprowadzenie dorosłych w świat przeżyć i potrzeb maleńkiego człowieka oraz podpowiadanie optymalnych, wspomagających prawidłowy rozwój dziecka, sposobów opieki nad nim już od pierwszych chwil po porodzie. Zgłoszenia na warsztaty bliżej dziecka przyjmowane są pod numerem telefonu 606-803-415 lub pod adresem mailowym warsztaty@fundacja05.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Dzisiejszego dnia, równo o godzinie 9:00, wszyscy maturzyści rozpoczęli pierwszą maturę pisemną z języka polskiego. Punktualnie o 9 rano rozpoczął się pierwszy z egzaminów maturalnych – język polski na poziomie podstawowym. Zdający mieli 170 minut na wypełnienie maturalnego testu. Mimo że początek egzaminów zaplanowano na 9 rano, to jednak maturzystów można było znaleźć przed salami już dobrą godzinę wcześniej. W dzisiejszym teście były pytania, na które uczeń musiał napisać własną odpowiedź, ale też i pytania zamknięte z 4 możliwymi odpowiedziami. W drugiej części egzaminu uczniowie musieli napisać wypracowanie, a do wyboru były 2 tematy. Jeśli chodzi o wypracowanie, było do wyboru albo dziady, albo ludzie bezdomni połączeni z lalką. I no ja razem z koleżanką wybraliśmy raczej ten drugi temat. Większość maturzystów wybiera właśnie drugi temat, bo było porównać obydwie kobiety. A pierwsza część się składa właśnie z tekstu Wikipedii, do którego były pytania dosyć trudne. Uczniom bardziej przypadł do gustu temat, w którym trzeba było porównać postawę Izabeli Łęckiej z książki pod tytułem Lalka i Joanny Podborskiej z Ludzi Bezdomnych. Ale temat z dziadów części trzeciej też znalazł swoich odbiorców. Rozwiązujący test na poziomie podstawowym musieli także m.in. odpowiedzieć na pytania do zamieszczonego w arkuszu artykułu z Tygodnika Powszechnego na temat Wikipedii. Wśród pytań do tekstu były m.in. o to, jak powstaje Wikipedia, a jak normalna encyklopedia, czym obie się różnią i które są bardziej wiarygodne. W sumie dosyć taka przyzwoita. Wydaje mi się, że nie była trudna. Znaczy, była taka... Uwagi są podzielone. Moim zdaniem była prostsza niż matura próbna, aczkolwiek... Mam nadzieję, że będzie dobrze. No. Miejmy nadzieję, że nam dobrze ocenią. No w miarę, tak w miarę akurat. Średnia, akurat średnia. Czy mniej więcej wiecie już, jakie są poprawne odpowiedzi i jaką mniej więcej otrzymacie ocenę? Jeszcze nie, bo przed chwilą dopiero wyszłyśmy, więc nie mamy pojęcia. Później w internecie się sprawdzi. Tak, mamy nadzieję, że będzie dobrze. Ponad 380 tysięcy uczniów napisało pierwszy egzamin. Poza językiem polskim podstawowym, maturzyści obowiązkowo muszą też zdać matematykę i jeden język obcy. A poziom egzaminów, podstawowy czy rozszerzony, wybierają sami, najczęściej kierując się wybranym kierunkiem studiów. Poza językami maturzyści najczęściej wybierali geografię, biologię i historię. Tegoroczny egzamin przebiega nieco inaczej niż w latach poprzednich. Wówczas ci, którzy wybierali poszerzony polski, zdawali go tego samego dnia co podstawowy, ale po południu. W tym roku maturzyści będą go zdawać dopiero w poniedziałek, 7 maja. Podobnie będzie z matematyką. Egzamin w wersji podstawowej odbędzie się w poniedziałek, w wersji rozszerzonej dzień później. Matury potrwają do 25 maja. W Wielkopolsce maturę w tym roku zdaje około 34 tysięcy absolwentów liceów i techników. I to już wszystko w dzisiejszym programie Raport. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszamy na poniedziałek w imieniu Mateusza Borysa na godzinę 18:30. Dziękuję, do zobaczenia. Mikołaj Szymiec.